generalnie w obecnej sytuacji dokumenty są w SKO, decyzja jest odroczona do 4 stycznia, oczywiście decyzja odwoławcza nasza jako mieszkańców. W efekcie sama zmiana planu nic w tą daną sytuację naszą obecną nie wnosi. Ma tylko za zadanie zapobiec przyszłym jakby takim inwestycjom, bądź też inwestorom, którzy zajmują się samymi odpadami, tak? Obecnie czekamy za odpowiedzią z SKO. Sprawa musi wrócić tutaj, nie musi. Generalnie odpowiedź i decyzja obecnie leży w SKO i liczymy na to, że jeżeli będzie cofnięta sprawa przez SKO do kolejnego rozpatrzenia, wójt po prostu podtrzyma to, co obiecał nam jako mieszkańcom, czyli że nie wyda im tej decyzji środowiskowej i nie pozwoli na to, żeby ta inwestycja tutaj powstała na tym terenie.